Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście AgroTeam Games. W dzisiejszym odcinku, jak możecie zauważyć, będziemy zajmowali się rozsiewaniem wapna na naszym nowym polu, tak, które sobie zrobiliśmy obrys sobie w poprzednim odcinku. A ja sobie dokończyłem już tutaj po prostu tą orkę już poza odcinkiem. Tak jak wam wspominałem, tam chwilę było na live, ale to tylko chwileczkę, a tak ogólnie poza tym. No to jak sami widzicie, teraz sobie będziemy właśnie robili wapno, nawozy wapna. Tutaj możecie zauważyć, to pole po prawej stronie już jest nawiezione. Już jest nawiezione, dokładnie tak. Ale to zaraz wszystko wam powiem co i jak. Ogólnie myślę, że zaraz sobie puścimy właśnie pracownika tam na tamto pole. Okej, dobra, wyłączymy. Puścimy sobie pracownika i po prostu, żeby on nam tutaj już tam siał, bo wiecie, musi być obrót, no nie, bo mamy trzy pola będą do zasiania i to jest sporo, no nie, a ja też tak jak wspominałem już w poprzednich odcinkach, że mnie nie będzie po prostu na przez 3 tygodnie i chcę sobie odcinki troszeczkę ponagrywać do przodu, no ale to tam to mało istotne. Ogólnie na tym polu myślę, że sobie będziemy, zasiejemy sobie soję. Nie wiem, czy tej soi sypnie nam dużo, ile tam nam sypnie, tyle będzie, że tak powiem. Dobra, puszczamy pracownika, oczywiście tutaj nawożenia nie ma. Okej, dobra, tak, puszczamy tutaj, my już sobie będziemy jechali. Muszę popatrzeć, czy tylko ten wzrost roślin jest wyłączony. Jest wyłączony, my to bardzo, ale to bardzo cieszy. No widzicie, nasza brytalka rozrzuca, o ile się nie mylę, to jest na 12 chyba metrów, czy na 14, czy ileś tam. Ale to zaraz sobie muszę jeszcze coś zmienić. Po prostu sobie będę musiał podgłośnić głos gry. Okej, dobra, tak, myślę, że będzie spoko. Wiecie, czym dalej jesteśmy od pojazdu, tym jest, tym ciszej słychać. No nie, więc jeżeli nie słychać właśnie głosu maszyny, to przepraszam za to, ale to nie jest moja wina, tylko po prostu to jest tak w grze, no nie, no i tak to oto wszystko wygląda. Dobra, tutaj sobie włączamy, no wszystko sobie przejdzie, będziemy jeździli tak dookoła, myślę, że to będzie naprawdę spoko, takie właśnie rozsiewanie wapna. Ogólnie jak sobie rozsiejemy to wapno, to może pojedziemy sprzedać jakieś zboże, chociaż nie wiem, jaka tam jest cena za te nasze zboża, że tak wam powiem. I poza tym, no mam nadzieję, że będzie dobra, no nie? I będzie można sprzedać. I poza tym na pewno będzie nowy nabyteczek w dzisiejszym odcinku. A jaki to będzie, to możecie się domyślać, lubi nawet wie. Nie wiem, czy się domyślacie, czy się nie domyślacie. No ale po prostu, jeżeli się nie domyślacie, to na pewno zobaczycie ten nowy nabyteczek. Zaraz jak rozwiozę to wapno. Przepraszam, że się jąkam, ale tak to już czasami bywa. No nie, ogólnie mordeczki, zostawcie łapkę w górę oraz przycisk subskrybuj pod spodem. Nie wiem, jak się seria przyjęła, pierwszy i drugi odcineczek. Z tego powodu, ponieważ ja sobie to nagrywam troszeczkę do przodu, te właśnie odcinki. No i to wygląda tak, jak wygląda, no nie? Tam parę odcinków sobie nagrywam do przodu, ale no cóż, poradzić mogę na to, no nie? I tak to wszystko będzie wyglądało. Heszkę, meszkę, ryszki, szyszki, pani, bo to jest król Albanii, no nie? Ogólnie nowa seria już jest na kanale, tak? Najprawdopodobniej jak wy to oglądacie, to już jest nowa seria, nawet może 2-3. Nie wiem, nie powiem wam, bo to zależy, czy zdążyłem nagrać, czy nie zdążyłem nagrać przed moim wyjazdem. No nie, ale no cóż, cóż, trudno się mówi. Mam nadzieję, że nam wystarczy tego wapna. Bo tutaj, jak sami widzicie, no wapna idzie naprawdę sporo, co jest uciążliwe. Niby mamy stację wapnowania tutaj w pobliżu, no ale też chciałbym, żeby przynajmniej jeszcze te 3 tony wystarczyło na ten kawałek, co mi został, co mi tutaj pozostał do zasiania, do nawiezienia. No i raczej powinno wystarczyć, bo to jeszcze 2,5 tony mamy, a tutaj dwa razy przyjechać rozsiewaczek i będzie wszystko w porządeczku. Ogólnie też możecie napisać, jak wam się podoba jakość filmów, bo zmieniłem tam troszeczkę tą jakość filmów i mam nadzieję, że teraz wszystko jest gitara siema, no że tak wam powiem. Dobra, wyłączymy sobie.
No, tam sobie sieje, więc fajnie. My tutaj no już rozejdziemy tutaj do końca. Dostaje nam jakieś 1,5 tony, to niedużo, ale zawsze to coś. Dobra, złożymy sobie, pojedziemy sobie na farmę, to gdzieś wyładujemy po prostu to wapno. To tonę 700. Nie, ogólnie nie wiem, czy on, no właśnie, to nie dojeżdża do końca z tego powodu, ponieważ możecie zauważyć, że tutaj jest już to pole dodane przeze mnie zrobione, no nie, ale to nic, później sobie po przyczniaka najwyżej zrobimy i będzie wszystko ładnie, pięknie. To tak powiem. Dobra, my na razie w sumie nie będziemy rozładowywali tego, tylko sobie cofniemy tutaj. Tego wapna nie będziemy rozładowywali, bo to nie ma też sensu. Może jeszcze nam się tam przyda na coś. Dobra, tak, tylko w sumie, czekajcie, sprawdzimy cenę zbóż, jaka jest cena zboża jakiegoś. Dobra, możemy w sumie zawieźć pszenicę. Tak jest, możemy pszenicę zawieźć na sprzedaż. Gdzie ta pszenica jest największa? Firma transportowa. Czyli na pociąg będziemy musieli to zawieźć. Ok, spoko, nie ma problemu. To tam gdzie już wyżej w poprzednim odcinku, no nie. Ale to tam mniejsze o to, ważne, że pieniążki zarobimy. No kredytu, ja ile pamiętam, to chyba wziąłem, chociaż nie pamiętam. Zaraz sprawdzimy sobie, czy brałem kredyt, czy nie brałem kredyt. No, ogólnie w planach jest właśnie zakupienie takiego czegoś jak kurnika. Chociaż nie wiem, bo to wiecie, za kurnik nie ma, nie wiadomo jakich pieniędzy znowu. Ale na pewno sobie pojedziemy, sobie zapełnimy te przyczepki, dwie. Ok, dobra, jesteśmy tutaj, pszenicę sobie zawieziemy. Tak, start. No do pełna, czyli wejdzie jakieś 14. 24 tony, o ile się nie mylę, na te przyczepy, gdzie wchodzi. No i tutaj tak sporo zostanie tam, nie, 22 tony jednak. Tak, no, no tak, źle policzyłem po prostu. Ale to nieważne. No, tak, i sobie odstawimy później przyczepki, pojedziemy na sklep i zobaczycie zresztą, co ja zrobię wtedy na sklepie. Akurat to na pewno też zakupimy nowy nabyteczek, tak jak już wspominałem, bo on jest nam skoro bardzo potrzebny. Dobra, my tutaj na zachodni silos kolejowy musimy tutaj jakby zawieść, bo po prostu wtedy trzeba będzie pociągiem przejechać i to pojedziemy sobie sprzedamy. Z tego co najwięcej pamiętam. I tutaj też są fajne spoko pola. Na przykład tą byśmy mogli kupić, chociaż nie wiem ile ono kosztuje. No na razie będziemy mieli inny wydatek, jeden. A czekajcie, tak, na szybko. 189 tysięcy kosztuje ten land. A tam też by sporo można by było powiększyć. No ale na razie nie będziemy, bo będą, tak jak wspomniałem, już inne wydatki. Pojedziemy tak tutaj tędy. Taki tutaj jest wyjazd, my sobie od razu objedziemy to dookoła. To jest fajne, też fajne takie, to małe dość. Ogólnie nie wiem gdzie jest pociąg. Ale tu mamy istotne. Na lewą stronę nie mam żadnego pojęcia czemu tak. Czemu na lewą stronę akurat. Pociągu tutaj na razie nie widać. Ok, dobra, wysypaliśmy tą przyczepę. Powinno być na prawą w sumie, żeby to było bardziej realistycznie. Ale no cóż, trudno się mówi. Zaraz się tepniemy do pociągu.
Pociąg jest tutaj, dobra, spoko. Jedziemy, wsiadamy do pociągu, zaraz wypadniemy z zakrętu, to trzeba będzie hamować. No tutaj pola są fajne, no nie, ale jak na razie tych kul nie będziemy kupowali, bo nas nie stać. To przede wszystkim. No tutaj ciuchcia jedzie, to się tory zamknęły. Znaczy przejazd się zamknął kolejowy dokładniej. Ten easy wyhamujemy na spokojnie. No nie, sprzedamy te dwie przyczepy. No co będzie 22 tony, to nie wiem ile tam pieniędzy za to dostaniemy. No tutaj wchodzi do jednej przyczepy, do jednego wagonu 200 chyba 50 tysięcy litrów, czy 200, już tam dokładnie sam nie pamiętam, ile jest. Ogólnie czekajcie, bo ja muszę sobie coś sprawdzić, ile kosztuje trzcina cukrowa. Trzcina cukrowa to jest 100 chyba, tak, 372 w porcie, no nie, więc nie wiem, może w sumie byśmy mogli zasiać sobie tą trzcinę cukrową, tylko to oczywiście w trzcinie cukrowej różne. Również są te wydatki, bo trzeba tam ten sprzęt cały kupić. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach jak chcecie. Czy żebym kupował, czy nie, i żebym się teraz zajmował tą trzciną cukrową. Ona nie jest w dużej, w dobrej cenie, bo ona kosztuje tylko 372, tak plus minus, no nie? Ale to i tak jest sporo. Port, gdzie jest port? Port, kurde, jest aż tutaj, no nie? To bym na pewno tam nie sprzedawał, tylko tutaj na firmę transportową. I to od razu nawet by nie trzeba by było sprzedawać, z tego względu, ponieważ ono sobie by mogło leżeć właśnie na silosie, w tym porcie, czy tam, no nie, i w ogóle. Jezu, czekaj, o Jezu, ile ja tu przejechałem, no hamuj, hamie, hamuj. Dobra, cofamy sobie do tyłu, już zaraz, kurde, to jest właśnie bez sensu, że on tak powoli hamuje. Że tak mówiąc wam powiem, no i w drugą stronę przejechałem. O nie, dobra. Dobra, spoko, sprzedajemy. O ile? 24 tysiące, to nie jest dużo, jakoś znakomicie tych pieniędzy nie dostaliśmy dużo. No ale zawsze to coś przecież. I tak, ogólnie nowym nabytkiem będzie coś takiego, opryskiwacz, z tego względu, ponieważ trzeba będzie podwójnie nawozić te nasze nawozy właśnie, a rzodki oleistej nie będę rzodki oleistej chciał, bo to jest, nie ma sensu, i tak powiem, mimo to, że mam ten siernik uprawowo-sierny, ale to i tak nie ma sensu i po prostu sobie będziemy właśnie, trzeba będzie zakupić opryskiwacz do oprysków oraz do usuwania chwastów, nie? Dlatego trzeba będzie to zakupić. I tak, nawozy będę dawał w pierwszej warstwie i w pierwszej warstwie najprawdopodobniej opryskiwał właśnie, nawoził po prostu tych, opryskiwał to przeciwchwastom. Oraz na pewno też będę, no tu możemy jechać, oraz będę nawozy dawał, to nawozy już będą w pierwszej warstwie, to przeciwchwastom również będzie w pierwszej warstwie i w trzeciej warstwie rośnięcia będzie po prostu, co będzie? Wiecie co będzie, czy nie wiecie? To ja wiem, znaczy nie wiem, wiem. W drugiej warstwie, w trzeciej warstwie będzie po prostu opryskiwanie normalnymi opryskami. I to na pewno też trzeba będzie sobie zakupić przyczepę i kiedyś tam to sobie przywieziemy. Dobra, my tutaj sobie to odłączamy. I jedziemy sobie. Jedziemy sobie na sklep. Dobra, lecimy sobie na pełnej.
dobra, przepraszam za to, że teraz nic nie mówiłem ani nie, nic, tylko jechałem. Z tego względu, ponieważ nie wiesz co, nie wypisywałem moim grafikowi, pozdrawiam Dago Games. Dago Games to jest mój własny grafik. No inaczej, Dago się normalnie nazywa, ale Dago Games możecie zauważyć, że pod odcinkami pisze tam różne komentarze. Dobra, naprawimy sobie. No, widać, żebym nie, nie uszkodzony. Michelina, czy... Czekajcie, daję Michelina. Ale patrzcie tu, jakie to jest bydle. O tak. I na moc 261 koni mechanicznych chyba. 45 tysięcy albo nie, damy... W sumie na razie wystarcza nam tyle, ile mamy. Na razie nie będziemy ulepszali, ale zaraz, zaraz. To był tu, dobra. On tutaj z dobrej strony zakończył tę pracę. My sobie zaraz tego pracownika przypuścimy na drugie pole. No tutaj dwa poprzeczniaki trzeba będzie zrobić. Dwa razy przejechać tam z powrotem. I sobie puścimy zaraz pracownika o na to pole tutaj obok. No jeszcze raz. Ogólnie ten ta walka sobie na lajcie radzi sobie właśnie z tym silnikiem. To bez żadnych problemów. I tak, nie będziemy składali, po prostu, że przyjeżdżamy z tego pola na to tutaj obok, zaraz też drugie naszej farmy. I tak, na tym polu będzie siany rzepak. Tak jest. Będzie siany rzepak. Tak, zatrudniamy pracownika. Okay, pracownik zatrudniony, tak jest. My sobie z powrotem wracamy tutaj do naszego. Tak jest. I tak, wchodzimy sobie w sklep. W tutaj kategorię i wchodzimy sobie w ochronę roślin, tak jest. No widzicie, jest sporo tych maszyn, że tak wam powiem, no nie? Bym zakupił tego w sumie kuna, bym mógł zakupić. On na 36 metrów, od razu taki duży opryskiwacz. Szczegóły, kup za 84 tysiące. Sporo, sporo, ale to jest spoko sprzęcior. Na 86 metrów to easy będzie szło. Że tak powiem. Dobra, driver jest podłączony. Jeszcze wchodzimy tutaj w palety. Środek kwastobójczy. Tak to się nazywa? Tak. Raz, dwa i trzy. Trzy palety zakupimy. Z tego względu, ponieważ tak 4800 chyba wchodzi. O Jezu, jakie to jest jasne, jak tego słońca. O, teraz widzicie, jakie to jest strasznie niejasne. Ja cię kręcę. Dobra. No, tutaj w sumie na razie nie będziemy tego pyskali, ale trzeba będzie jakiś ciągnik zakupić lub po prostu zmienić opony. I na pewno też naszym właśnie głównym wydatkiem będzie też garaż, żeby zakupić. Ok, dobra. No, naprawdę spory sprzęcior będzie, fajny opryskiwacz, duży. Nie, może pół nie mamy, nie wiadomo jakich dużych, ale on będzie robił robotę, że tak powiem. Nie wiem ogólnie, czy można zmienić właśnie w tym case na wąskie opony, raczej nie. Więc najwyżej Walterka będzie sobie chodziła właśnie przy naszym kunie, czyli opryskiwaczu. No naprawdę spory był wydatek, bo 84 tysiące na ten sam opryskiwacz. Ale ten opryskiwacz nam naprawdę na bardzo długo, ale to bardzo długo zostanie, będzie przydatny. Na 36 metrów to kurde 2-3 razy pole przejadę i już będzie po polu, szczerze mówiąc. Gdzie pole już będzie zrobione. Więc mnie to bardzo cieszy. Dobra, my sobie kierunkowskaz załączymy. Widać, tak jest, widać tutaj. Kierunkowskaz.
Okej, okay, i wjeżdżamy sobie na naszą farmę. Tutaj wycofamy tym naszym naszym opryskiwaczem. Opryskiwacz jest na wąskich oponach, więc jest spoko w miarę. Dobra. Wyjdziemy, spoko. Pick-upa zostawimy. Dobra, tutaj jesteśmy. Dobra. I lecimy sobie sami tutaj. Już nawieziemy. Znaczy nie nawieziemy, tylko sobie zasiejemy to pole. Rzepakiem jest to pole numer 2. Tak, ono jest no nawet spore, że tak powiem. Ogólnie, jak sobie możecie zauważyć, dużo zboża zbytnio nie ucieka. I to jest ten plus w sumie. Okej. Okay. No będziemy raz przy razie raczej jeździć. I tak mimo wszystko będzie spoko. No widzicie, no pracy jest sporo na tym na razie naszym gospodarstwie. Jak będą żniwa, będzie jeszcze więcej tej pracy. No ale no cóż, może będę robił tak, że od razu wiecie, że żniwa zrobię, będę gościł jedno pole, a zaraz za tym będzie leciał ciągnik ze siewnikiem. Też tak może być. Zobaczymy jeszcze. No, 22 minutki odcinka. To sobie jeszcze też 2 minutki, 3 minutki odcinka będzie. To mi się jeden rzuca teraz aktualnie, gdy ja to nagrywam. No nie, będzie sporo odcinków się rzucało, wrzucało przez noc. Taki ze mnie śmieszek, że tak powiem, no ale no cóż. No ja sobie już te wszystkie pola zasieję poza odcinkiem, na tamtym polu, tym nowym, tak jakby szczerze mówiąc, to zasiejemy sobie pszenicę lub jęczmień, żeby mieć na słomę, z tego względu, ponieważ wiecie czemu, czy nie wiecie, bo ja wiem, znaczy nie wiem, ale mniej więcej szczerze mi, nie? Nie no, śmieszkuję, z tego powodu, ponieważ trzeba będzie już pomału, myślę, że będziemy szli w świnki. Tak na tym gospodarstwie na razie będziemy szli w świnki. Później może jakieś krowy czy coś. Chyba, że w owce pójdziemy i będzie trzeba poświęcić jedno pole na właśnie na trawę, ale to jeszcze nie wiem. I ogólnie ja wam wszystkim dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. A my się widzimy już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć i elo mordy.